piękny, cudowny dzień, jakby to powiedział Łukasz. Opuszczamy Polańczyk, opuszczamy ten wspaniały parking, na którym się zatrzymaliśmy, kuror. I dzisiaj pogoda zapowiada się pięknie, nie ma burz, więc postanowiliśmy wyjść na połoninę wetlisko, no i tam właśnie jedziemy. Dojechaliśmy na miejsce, zostawiamy nasz samochód na parkingu, który jest okropnie drogi, 25 zł. No ale stąd jest najkrótsza droga na Połoninę. Także ruszamy, a Połonina jest tuż przed nami. Tam wejdziemy. Wszystko posprawdzane, pozamykane, możemy iść. Łukasz właśnie odkrył, że zapomniał swoich patyków do chodzenia, także wraca po nie. A to się zdarza nam za każdym razem. Ostatnio jak byliśmy na... Gdzie myśmy byli? Byliśmy też na jakiejś wycieczce i po prostu Łukasz też zapomniał tych kików. I potem bardzo żałował, także teraz się wraca, póki jesteśmy jeszcze niedaleko. Idzie. Bilety po 7 zł do osoby, czyli 14 zł za parę. Ten budyneczek za mną to specjalna kompostowa toaleta, naturalna, i tam w środku, gdzieś pod tym wszystkim, jest jakiś specjalny gatunek dżdżownic, który rozkłada po prostu, no wiecie co, jedynki, dwójki, papier toaletowy. I co ciekawe, ta toaleta jest za darmo, także jeśli tu kiedyś będziecie i będzie wam się coś chciało, to nie płacicie na parkingu, ani kawałek dalej nie pytajcie o to i to je, tylko jak zapłacicie już za wejście do parku, to zaraz po lewej stronie jest właśnie taki drewniany domek, można się zatrzeć. Dzięki! Dokładnie tak. Połoniny? Tak, to są Połoniny. O, jak pięknie. Piękny spacer. Nie ma tu drzew w ogóle na górze. O Jezu. Ciekawe, nie ma drzew. Oj, pięknie. Ten domek, co widzicie, to jest ta znana i sławna chatka-puchatka, schronisko, gdzie można się zatrzymać na noc.
kawałeczek dalej, tam w dole, o przepraszam, a tam w dole zrobimy przybliżenie. Tam zostawiliśmy naszego vana. Macie dobre oko, to go dostrzeżecie, ja go widzę. Dotarliśmy na górę. Dało nam się. Jesteśmy, nie wiem ile metrów nad poziomem. 1228. No, 1228. Jest pięknie. No, ogromne ilości gór. Bardzo podobne do w Finlandii to wszystko wygląda. No, góry, lasy. Nie ma jezior tylko, ale jest bardzo ładnie. Bardzo dużo turystów. Bardzo dużo turystów. Bardzo dużo. No, ale bez miary łatwe podejście, krótkie, także to zachęca. I ostatni weekend wakacji. Ale warto, zdecydowanie warto, bo jest przepięknie. Co ciekawe, schronisko nie ma tutaj prądu ani wody, więc mają solary i serwują tylko herbatę i kawę. No i jest to, co przywieźli, tych plastikowych trochę. Widzieliście wcześniej, jak samochód wyjeżdżał. Padło. Dobra, idziemy teraz popodziwiać sobie troszeczkę widoczki. No i pomalutku w dół. Taki to urok chodzenia w góry. Trzeba zejść. Wędrowca. Wielu naszych widzów o tym pisało, bo przyjechaliśmy tutaj na naleśnika giganta. Teraz zobacz, mały naleśnik, bo zobaczyliśmy gigant z wielkości tego talerza. Jest tylko gruby i wielki. No i ten jest z jagodami, jakąś śmietaną. I wszyscy nam pisali, że jak ktoś jesteście do środka, to musicie tu przyjechać. Nie dało się wjechać na parking, bo jest tak dużo samochodów. Właśnie teraz pobiegłem do samochodu, żeby go przedstawić. Dostaję na ulicy. Cały czas czekam, żeby wjechać. Jest bardzo duża kolejka, żeby tu wejść, ale za doświadczenie tylko o tym, że to musi być dobre. Więc do dzieła. O mój Boże. Dobra, biorę tą całą. Po prostu połówkę przekrojoną. Piękne, cudowne miejsce, wspaniałe były te naleśniki, przepyszne to było, bardzo słodkie, bardzo sycące. Podobno historia jest taka, że właśnie właściciel tego miejsca stworzył je dla strudzonych wędrowców i podobno kiedyś były jeszcze większe. Dla ludzi, którzy schodzili z gór, zmęczeni, potrzebowali szybkiej dawki energii. No, a teraz tak przekształci się już w takie mniejsze wersje, no, ale są pyszne, a z tego co widziałam w menu, jest pyszne, dużo lokalnych produktów, także no polecamy i dziękujemy Wam za polecenie, bo to dzięki Wam wiemy o tym miejscu. Kolejny dzień za nami. Dzisiaj, właściwie od dwóch dni jesteśmy tutaj w takiej miejscóweczce. Wyjechaliśmy za Wetlinę. Musieliśmy pojechać do większego miasta, Dalueska, bo potrzebowaliśmy zrobić większe zakupy, a w tych wszystkich małych, lokalnych sklepikach było bardzo drogo. Więc pojechaliśmy do Leska i teraz jesteśmy w okolicy miejscowości, właściwie we wsi Zwierzyń. Łukasz znalazł fantastyczną miejscówkę nad rzeką. Jesteśmy tutaj już od dwóch dni. No i pokażę Wam, jak to pięknie wszystko wygląda. Tutaj się właśnie chillujemy i wakacjonujemy. A ja dodaję ją właśnie na Park Fortnite, więc jak ktoś by tu był w okolicy, to zapraszamy. Wczoraj byliśmy razem z ekipą. Dwa kampery jeszcze tu przyjechały
i spędziliśmy noc, było ognisko i było super. Tak, bardzo jest fajne tutaj miejsce na ognisko, jest bezpiecznie, jest bardzo dużo miejsca, także jeśli jest Was więcej, szukacie spokojnej miejscóweczki, to gorąco polecamy. Miejscowi też są bardzo fajni ludzie. Tak, wszyscy do nas zagadują, także jest bardzo miło i sympatycznie. No jedyny minus jest taki, właściwie minus. No minus jest taki, że nie ma tu sklepu w okolicy i nie ma zasięgu, ale dla niektórych to może być plus, bo można po prostu odpocząć wtedy w przyrodzie, a nie cały czas patrzeć do telefonu. Łukasz dorwał zasięg, ale ja nie mam, także ja nie dotykam telefonu. Dobra, koniec gadania, pokażemy Wam, jak tu jest pięknie. Tam jest boisko do siatkówki. Takie prowizoryczne, ale grać się da. Znaczy, siateczka jest troszkę prowizoryczna. Zresztą, zobaczcie. No, siatka nie jest prowizoryczna, tylko się po prostu zepsuła. Spadła ta taśma, się odkleiła. Ale grać można. To spadło. Aha, to się odczepiło. No cóż. Ale jest ta żyłka i wyznacza. Linia. Dobra, a tam jest rzeka, chodźcie. Zobaczcie. To jest w ogóle takie miejsce, gdzie samochody 4x4 mogą, znaczy nawet zwykły dobry samochód może przejechać. Ułożone są takie betonowe, takie rzeczy betonowe, Boże, nie wiem, jak to się nazywa. Można tam przejechać, my tam wtedy dzisiaj szliśmy do kościoła. Uwaga! Nie. O, 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 no, uwaga! No, także taka jest ta nasza miejscóweczka. Spędziliśmy tu bardzo przyjemną niedzielę. Wczoraj wieczorem, tak jak Łukasz Wam powiedział, mieliśmy spotkanie tutaj. No i odbyło się na wieczorem, bo już ciemno, więc nic nie będziemy w stanie nagrać. I takie. Miejscówka jest na Park for Night, więc możecie tutaj też się zatrzymać. Polecamy. Kończy się pomalutku nasza przygoda z Bieszczadami. Jedziemy teraz w stronę Przemyśla. Jedziemy takimi drogami krętymi, górskimi, bardzo mało zaludnionymi. Bardzo malowniczo, pięknie, kolorowo. W sensie zielone kolory to są odcienie. A jedziemy dlatego górami, nie takimi głównymi drogami, ponieważ chcieliśmy odwiedzić Kalwarię Pacławską. Tu jest sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. I wielu z naszych widzów napisało, żebyśmy tam podjechali, jeżeli mamy okazję. Więc ja słyszałem o tym miejscu, ale tu nie byłem, więc za chwileczkę zobaczymy, co tam w środku jest i jak to wygląda. Udało nam się jeszcze być na mszy, bo weszliśmy i byli jacyś księża z jakiegoś seminarium. Odprawiali mszę, więc się zaopaliśmy. Bardzo ładnie w środku jest. Podoba Ci się jakaś w środku? Mhm. Barokowy styl. Co to za obrazek jest? Który? Ten w ogóle ołtarzu. No więc to jest obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. I on się tutaj wziął, kiedy kamieniec podolski najechali Turkowie. Ten obraz właśnie się znajdował w tamtym kościele. I jak mówi legenda, pewien... A nie, Turkowie wyrzucili ten obraz do rzeki. I jak mówi legenda, pewien starzec we śnie zobaczył, miał objawienie. No i Matka Boża mu powiedziała, żeby udał się do rzeki, wyłowił ten obraz i nakazała mu właśnie przynieść go tutaj. No i tak się stało, tak w skrócie. Po drodze miał się takie perypetie, że zatrzymał się w jakimś gospodzie. Ten obraz został schowany w takiej ławie, na której spał jakiś chłopiec. I ten chłopiec został w trakcie snu trzykrotnie zrzucony z tej ławy. No i kiedy otwarli tę ławę, zobaczyli właśnie ten obraz Matki Bożej. I on, nad nim była łuna, świecił,
No i ci ludzie chcieli, żeby tam został, ale ten starzec powiedział nie, że on musi tutaj dotrzeć, do właśnie Kalwarii Pacławskiej, no i procesyjnie przynieść tutaj obraz. No i on tutaj został. Dokonały się za jego wstawiennictwem, przed jego, ludzie się modli właśnie przed obliczem Matki Bożej, tej kalwaryjskiej. Ona ma takie ucho widoczne i właśnie dużo osób mówi, że ona wysłuchuje prośby. No i wiele tych próśb zostało wysłuchanych, wiele cudów się wydarzyło. No i była jeszcze taka historia, że chcieli odzyskać ten obraz, kiedy już ten kościół tam w Kamieńcu Podolskim na powrót został przywrócony, ale się właściciel tych ziem tutejszych nie zgodził na to. No i po długich perypetiach ten kościół, obraz został tu, no i można go odwiedzać, się modlić. Obeszliśmy teren dookoła, klasztor jest tam, tu jest taki duży, wielki parking i śmiało można byłoby tu spać w nocy. Teraz jest poza sezonem, więc nie ma dużo ludzi. Jest płaski teren, toalety są z tyłu za kościołem, więc jakby ktoś chciał tu przyjechać, to może nawet spędzić noc. My jedziemy dalej.